Dzień dobry, witam. Dzisiaj moimi gośćmi są Anna Baś ze Stowarzyszenia Artystycznego Bemol i Jerzy Waliszewski, Towarzystwo Przyjaciół Stargardu, człowiek, którego specjalnie przedstawiać nie trzeba. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Zacznijmy od tego, co to jest mural? Czy jest taka definicja muralu, Panie Jerzy? Jest tylko definicja bardzo ogólna, można powiedzieć płynna. Jest to na pewno malatura wykonana na dużej powierzchni, najczęściej na budynkach mieszkalnych lub na budynkach fabrycznych. Czyli wszystko, co znajdujemy namalowane na ścianie, wielkoformatowe, to mural? Tak można powiedzieć? No, w znacznym procencie tak, aczkolwiek no, nie wszystko spełnia warunki, powiedzmy, estetyczne i inne wymogi. A czy każde malowidło ścienne to sztuka, Panie Jerzy? No, to trzeba by zastosować kryterium... Co jest sztuką w ogóle? Znaczy, jedni zastosują kryterium estetyki, inni zastosują kryterium artyzmu, jeszcze inni modernistyczne, powiedzmy, zastosują kryteria postmodernizmu na przykład. Więc te kryteria są różne i w zależności właśnie, jakie przełożymy... Jakie są, Panie Jerzy? Czy Pan raczej... uważa, że w Stargardzie mamy dzieła sztuki na ścianach, oprócz oczywiście tego nowego muru? Muralu, który za nami. Tak, no ja stosuję dość rozszerzone kryteria i również te dzieła, które są mają charakter postmodernistyczny. Taki przykład mamy koło bursy szkolnej. Również są do przyjęcia jako mural, jako dzieło no, odpowiedniej klasy. Od kiedy uprawia się tego rodzaju sztukę? Malowanie na ścianach. Chyba od zawsze, kiedy człowiek zechciał wyrazić swoje przekonania, czy też uczucia, czy też emocje w stosunku do bóstwa. Wówczas na dużych powierzchniach malował za pomocą naturalnych farb, mineralnych, roślinnych, zwierzęcych, rozmaite znaki, przedstawienia, symbole. Również przedstawienia figuratywne i to możemy obserwować na skałach w Australii i w południowej i północnej Ameryce. Panie Aniu, kiedy składaliście taki pomysł do budżetu obywatelskiego, wydawało Wam się, że to jest taki nowatorski pomysł, mural? W Stargardzie tak. Wydawało nam się, że to jest nowatorski pomysł mural, aczkolwiek inspiracje były zaczerpnięte z innych miast. A dlaczego akurat mural? Co w nim takiego wyjątkowego, że pomyśleliście Państwo, że dobrze będzie wydać 50 tysięcy na to, żeby malowidło na ścianie w Stargardzie powstało? A pomysł był na początku taki, że upamiętnimy naszych stargardzkich muzyków. I wydawało nam się, że to będzie najlepszy sposób na upamiętnienie, bo po pierwsze nowatorski, a ci muzycy byli wyjątkowo nowatorscy, których chcieliśmy upamiętnić, a po drugie, że no jest to coś, co zostanie na lata, coś, co będzie oglądane przez mieszkańców. Dlatego. Muzycy finalnie nie zaistnieli jeszcze. Na ścianach stargardzkich. Nie jest wykluczone, że zaistnieją. Mamy natomiast na ścianie w szkole numer 5 postać wyjątkową. Kto to taki, Panie Jerzy? Dawid Żyli to wybitny architekt XVIII-wieczny, drugiej połowy XVIII wieku, który też piastował najważniejszą funkcję w państwie pruskim. Był tajnym radcą budowlanym przy samym... A to jest takie ciekawe określenie. Pozwoli Pan, że ja dopytam. Co to znaczy tajny radca? On doradzał komuś cichaczem? To określenie tajny, ono nie jest adekwatne do dzisiejszego utajnienia rzeczy. Miało swoją konotację w określaniu stanowisk państwowych i administracyjnych. Czyli nie musiał najczęściej się ukrywać, był znany. Tak, najczęściej to była funkcja bardzo wysoka przy samym królu. O tym człowieku zbyt wiele w Stargardzie się nie mówi. Natomiast postać była wyjątkowa i wybitna. A szkoda. Szkoda, że się nie mówi, dlatego że myślę, że od teraz zacznie się mówić. Ponieważ Dawid Żyli zaprojektował dokładnie 15 kamienic w mieście. Niestety żadna się z nich nie zachowała. Ale zachował się młyn, który pierwotnie tutaj na kanale był posadowiony i to był wielkim utrapieniem miasta, bo z tego powodu następowało zalewanie tutaj terenów w pobliżu kanału.
No i Dawid Żyli spowodował przeniesienie i ten najstarszy element młyna, który tam mamy, ten w czerwonej cegle, to jest właśnie efekt działalności Dawida Żyli. No, trudno opisać w kilku zdaniach jego dokonania, ponieważ on przebudował kilka portów morskich. Porty, Świnoujście, Kołobrzeg, to również jego dzieło. A także zaprojektował przebudowę kanału i w ogóle stworzenie kanału bydgoskiego, no, strasznie ważnej drogi wodnej śródlądowej, która połączyła Wisłę z Odrą. Więc jego dzieła są, można powiedzieć, krótko wiekopomne. Jest jeszcze coś w Stargardzie, co przypomina o jego historii, bo wiem, że taki fragment jeszcze się znajduje. Mnie przynajmniej nie wiadomo o tym fragmencie, który pani wspomina. A oglądaliśmy takie ryciny u pana w książce. Ta rycina, którą oglądaliśmy, to była wykonana ręką jego syna. A właśnie, bo Dawid miał syna. Tak. Henryś. Łatwo ich pomylić. Fryderyk był również architektem. Fryderyk był geniuszem, przerastał ojca. Niestety zmarł w wieku 28 lat na gruźlicę. I też pomieszkiwał w Stargardzie, tak, i okolicach. Tak, z ojcem, ale w latach dziecięcych. Mhm. Bo potem rodzina Żylich przeniosła się do Berlina. Pani Aniu, finalnie, tak jak powiedział pan Jerzy, mamy wizerunek architekta, znanego architekta. Proszę mi powiedzieć, jak doszło do wyboru takiej, a nie innej tematyki? Kto za tym stoi? To był pomysł twórcy. Twórcy, czyli? Tak. Twórcy, czyli Macieja Kredy Jurkiewicza. To artysta szczeciński. To jest artysta szczeciński, tak. To jest zwycięzca konkursu, który ogłosiliśmy. I wydaje się, że pan połączył dwa tematy, które były wskazane w regulaminie konkursu. Tematem było wypłyń na głębiej, to był temat dowolny, i nawiązanie do architektury stargardzkiej, konkretnie naszej małej Wenecji, przy której też stoimy. Pan zaczerpnął temat też, połączył te dwa tematy, ale zaczerpnął właśnie ze źródeł historycznych i zdaje się, że bardzo dobrze to wyszło. Połączył, bardzo dobrze to wyszło, tak, bo mamy generalnie dwa tematy. I państwo zaakceptowaliście ten pomysł. Tak, zaakceptowaliśmy. Była powołana specjalna komisja konkursowa. Kto w tej komisji zasiadał? W komisji konkursowej były takie osoby jak dyrektor szkoły tutaj, przy której stoimy, pan Włodzimierz Owczarek, któremu chciałabym podziękować, bo to właściwie szkoła nam jakby użyczyła, udostępniła miejsce, gdzie ten mural mógł powstać. Była architekt miasta, pani Małgorzata. Pani Małgorzata i zapomniałam. Pani Małgorzacie też dziękujemy. Przepraszamy, pani Małgorzato, to jest tak. Byli moje kolejne pytanie brzmi następująco. Czym różnią się stare murale od tych nowoczesnych? Rozumiem, że na pewno wykonaniem, jakością farb, ale czym jeszcze, panie Jerzy? Mając na myśli stare, zapewne chciałaby pani odnieść się do tych z czasów PRL-u. Tak. Które mamy w Stargardzie. Tak, mamy w Stargardzie, w innych miastach też się zachowały takie murale. One przede wszystkim nie miały tego elementu reklamy, nie były zbyt estetycznie rozbudowane. To był taki prosty przekaz dotyczący działalności na przykład kasy oszczędnościowej albo jakiegoś przedsiębiorstwa, albo jakichś zachowań na przykład na drodze, albo też pokazujące jakieś walory miasta. Na przykład w Kaliszu jest ogromny mural mówiący o tym, że to jest miasto na dłuższej metryce w Polsce. Powstał ładny zresztą mural w czasach PRL-u. No, u nas nasze stargardzkie murale to przynajmniej dwa. Jeden przy dawnym Polmo. To jest prosty mural pokazujący, komu Polmo dostarczało wytwarzane elementy do samochodów. I drugi interesujący mural na dawnym zakładzie wytwórczym Społem. To są tyły tego zakładu od ulicy Orzeszkowej. No, nie chciałbym go opisywać, aby każdy zobaczył, na czym polega jego... Warto się wybrać na wycieczkę, na czym polegają śladami jego, murali stargardzkich. Tak, jego walory, bo rzeczywiście posiada walory pewne. No i tyle. A współczesne murale, no to tak jak wspomniała pani Anna, bazują na farbach ekologicznych, bazują na zupełnie innej technice wykonania, tak? Ponieważ często wyświetla się przed szkicem
daną koncepcję na ścianie i według tego maluje. A więc ta technika, technologia jest zupełnie inna. Jest więcej elementów głębi, trójwymiarowości, finezji, fantazji, w tym przypadku również elementy baśniowości. Są lekkie, są niezwykle inspirujące, mówią bardzo dużo i dają do myślenia. Pani Aniu, mural, który tuż za nami, jest nie tylko takim estetycznym elementem miasta w tej chwili. On ma również taki walor edukacyjny, prawda? Ma walor edukacyjny. To, co wcześniej wspomniałam, po pierwsze dlatego, że jest zainstalowany, namalowany na szkole, więc będzie obcował z nauką na co dzień, że tak powiem. A poza tym jest namalowany specjalnymi farbami ekologicznymi, które pochłaniają właśnie wszystkie zanieczyszczenia z otoczenia. Ten mural powoduje również, że goście, którzy będą do Stargardu przyjeżdżać, z pewnością będą go oglądać i zainteresują się, kto widnieje na tej ogromnej ścianie. Tak myślę. Czy w Stargardzie, drodzy Państwo, powstaną kolejne murale? Czy macie taką wiedzę? Mamy nadzieję na pewno. Z wiedzą jest gorzej, rzeczywiście. Natomiast ja osobiście bardzo bym pragnął i będę zmierzał ku temu, żeby powstawały następne murale. Wskutek różnego rodzaju pomysłów, nie tylko w obrębie budżetu obywatelskiego, przez środków możemy szukać również gdzie indziej, a i ścian jest w Stargardzie wiele. I w zakresie tego street artu, do którego niektórzy zaliczają murale, my jesteśmy tutaj w Stargardzie ubodzy. Tego przekazu, który by płynął, takiego pogłębionego przekazu, który by płynął ze strony murali, nie mamy zbyt wiele. Warto pojechać do Szczecinka, tam są w sumie niewielkie miasta, a tyle przekazu, który tam zobaczymy na muralach, to jest po prostu porażające. Będziemy się ścigać ze Szczecinkiem. Oby. Fajnie by było. Tak. Życzę tego Stargardzianom i Stargardowi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Anna Baś i Jerzy Waliszewski. Dziękujemy bardzo.